Dr. Bright. In a lot of ways, he's even more like a living legend than a regular Foundation employee. I think what happened to the Brights might be good in a way. Dr. Bright can't die. We are going to talk about the list of things Bright's not allowed to do at the SCP Foundation. We've only just scratched the surface of Dr. Bright's actions and activities across the SCP Foundation multiverse. The problem is Dr. Bright isn't just an author. Dr. Bright is a character on the SCP Wiki. All you need to know is that Dr. Bright is still out there. He was certainly not a normal member of the Foundation, but is nonetheless an integral part of it. Mówi się, że jedną z najgorszych rzeczy, jaką można w życiu zrobić, to poznać personalnie swoich idoli. Mimo ich popularności, zasług dla społeczności czy talentów, duża część z nich okazuje się mieć swoje za uszami. Dr. Bright to postać, której zasługi względem strony pisarskiej Fundacji SCP są naprawdę ogromne. Jednak równie wielki niesmak zostawił po sobie autor, który stoi za fikcyjną postacią Brighta. Seksualizacja osób niepełnoletnich, nieprzyzwoite teksty w stronę innych użytkowników, umysł przesiąknięty seksem i wielością fetyszy. Trigger warning, bo te tematy będą poruszane przez całość filmu i osobiście aż samemu czuję się niekomfortowo mówiąc o tym wszystkim. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś przedstawię wam prawdziwe oblicze doktora Brighta. Od jego problematycznych prac na SCP Wiki, poprzez obrzydliwe zachowanie poza nią, aż po debatę o usunięciu listy rzeczy, których dr Bright nie może robić w fundacji, a także wiele więcej. Żartobliwa strona o tytule Lista rzeczy, których dr Bright nie może robić w fundacji, znajduje się na Wiki prawie od samego jej początku. Zyskała niesłychaną popularność i wraz z innymi dziełami przysporzyła Brightowi status kultowy, nawet poza stroną SCP Wiki. W niej to postać Brighta, nieśmiertelnego badacza fundacji, któremu powierzono pracę nad medalionem SCP-963, jawi się nam jako lekkomyślny głupek, pełen irracjonalnych i zboczonych pomysłów, kontrastujących z powagą settingu fundacji. Ludzie znający bliżej autora stojącego za stworzeniem zarówno listy, jak i postaci Brighta, Michela Petersa, znanego szerzej jako Duckman, zdawali sobie jednak sprawę, że duża część sprośnych tekstów pisanych na kartach Wiki nie jest tylko niewinnymi żartami głupawej postaci, a nieodłączną częścią samego Duckmana, o czym miało się przekonać już niedługo więcej ofiar. Ale zanim przejdziemy do jego konkretnych czynów, dokończmy o liście. 19 lutego 2023 roku, miesiąc temu, moderator Siddhartha Alon odszedł z moderacji Wiki SCP, uprzednio dokonując rebelianckiego aktu usunięcia całej strony z pastą o Brightie. Udało się ją odratować, ale pozostało pytanie. Czy listę Brighta należy zostawić na Wiki? Czy mimo, że stanowi dużą część historii, powinna zostać usunięta, bo jej autor to seksoholik nękający i wykorzystujący innych? Moderacja wystosowała parę propozycji co do tego, jak postąpić z listą. A w aktualnej, drugiej turze rozmów na ten temat, głównymi opcjami zdają się być albo usunięcie listy, albo zastąpienie ją informacją o jej autorze, albo podmienienie postaci Brighta na inną, jednocześnie zachowując listę. Mimo, że o zachowaniach Brighta wiadomo było od ponad pół dekady, dyskusja o podjęciu ostrzejszych działań wobec niego zaczęła być widoczna dopiero od niedawna. Sam Duckman otrzymywał ostrzeżenia, degradacje i bany w ostatnich latach, co kulminacyjnie sprowadziło się do permanentnego bana w maju 2020 roku za niepożądaną uwagę seksualną, w tym wysyłanie użytkownikom grafik o charakterze seksualnym, nakłanianie do dyskusji lub interakcji o charakterze seksualnym lub powtarzający się niechciany flirt. Powtarzające się nieodpowiednie zachowania społeczne, takie jak nakłanianie do nieodpowiednich poziomów intymności z innymi i zachęcanie do zachowań określonych w zasadach dotyczących nękania. Co dokładnie w zachowaniu Brighta było tak porażające, żeby zasłużył sobie w końcu na permabana? O dziwo, dowodów nie trzeba szukać długo. Chętne do wyrażenia o nim swojej opinii są osoby z wewnątrz Wiki SCP, ofiary samego Brighta i osoby z zewnątrz, kompilujące wszelkie informacje. A jest ich naprawdę dużo, więc pozwolę sobie przedstawić te najistotniejsze. W tym celu zanurkowałem nawet w odmęty internetowego kurwidołka zwanego Kiwi Farms. I o ile na informacje podawane przez tego typu grupy trzeba patrzeć naprawdę z dużym dystansem, bo ich głównym celem jest sranie na to, co im się nie podoba albo co sprawiło im kiedyś przykrość,
to informacje na temat Brighta z ich strony okazują się być wyjątkowo trafne, więc czasem będę je przytaczał nawet słowo w słowo. Zacznijmy od twórczości Brighta. Oprócz cenzurowanej wielokrotnie na przestrzeni lat listy rzeczy, których Bright nie może robić w fundacji, spod pióra Duckmana wyszły takie dzieła jak choćby Porno z fabryki. Jeden z bardziej znanych jego obiektów, SCP, skupiając się tylko i wyłącznie na koncepcie nieskończonej bazy danych przeróżnej pornografii, eskalując fetysze użytkownika do niebezpiecznych poziomów. O ile jest możliwym, że porno z fabryki miało być obiektem ostrzegającym przed negatywnym wpływem pornografii, jest to o wiele mniej prawdopodobne, im bardziej zagłębiamy się w historię Duckmana. W innej opowieści, zatytułowanej Doktorze, 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 która na szczęście została usunięta, dr Bright przejmuje ciała wszystkich ludzi na świecie i opisuje to w prześmiewczy sposób. Opowiadanie to zawierało oryginalnie segment, w którym Duckman opisywał piersi 13-latki. Segment ten nie wnosił nic do historii, jednak z jakiegoś powodu się tam znajdował. Zachowane screeny jednej z wcześniejszych wersji opowiadania pokazują, jak postać Brighta podnieca się swoim nastoletnim ciałem. Wiele osób zniesmaczył ten fakt i przyrównał go do pedofilii. Jednak mimo to, nawet 5 lat po publikacji dzieła Duckmana, nadal bronił tego segmentu, mówiąc, że to tylko niewinny i niegroźny żart. Dopiero w 2018 roku, po 8 latach, zdecydował się na usunięcie tego fragmentu. Jednak na odratowanie tego, co zostało zniszczone w tym i innych wypadkach, było już zdecydowanie za późno. Dla kontekstu, Bright ma 41 lat. W 2010 roku miał 28. Jeśli masz 28 lat i nie widzisz problemów w bezrefleksyjnym i bezcelowym w zasadzie opisywaniu tego typu rzeczy w opowiadaniu, które publikujesz w internecie i nazywasz to niegroźnym żartem, to jest to bardzo zły znak. Innym przykładem prac Brighta z niepotrzebnymi elementami o charakterze seksualnym jest usunięte już opowiadanie Rzeczy do zrobienia w Tel Awiwie, będąc martwym, w którym Bright przyjmuje ciało skąpo ubranej młodej dziewczyny, eksponując swoje piersi, w trakcie walki z ludźmi, którzy próbowali go napaść. Jeszcze w dodatku określając je słowem memories, czyli wymiona, gruczoły mlekowe. Nie mam pojęcia, kto tak mówi, ale to jest wyższy poziom odklejki. Opowiadanie, które natomiast nie zostało nigdy usunięte i które niegdyś, muszę się przyznać, było z kolei jednym z moich ulubionych dzieł na wiki, jest propozycja SCP-001 doktora Brighta, w której pada zdanie: znaleźliśmy hodowlę Andersona, dziewczynki w wieku około 8 lat, przypięte do ścian za pomocą łańcuchów, zmuszane do bycia jedynie... Tu zdanie się urywa. Choć w oryginale zamiast hodowla jest użyte bardziej dosadne określenie breeding pit, dziura do rozmnażania. W kontekście mrocznej historii o mistycznej fabryce i demonicznym kulcie jest to szokujące, ale w jakimś stopniu zrozumiałe. W kontekście upodobań Brighta nagle na niektóre zwroty patrzy się trochę inaczej. Ale opowiadania i raporty Brighta to jeszcze nic w porównaniu do jego zachowania poza wiki SCP. Dla tych, którzy zauważyli, jutro są moje 36 urodziny. To 2x18, jestem 2 razy pełnoletni i mogę startować na prezydenta. W kwestii życzeń urodzinowych mam 2 prośby. Dołączcie do nas do zabawy w Clash of Ages w Birchrun. A jeśli nie, byłbym wdzięczny za zdjęcia topless. Twoje, twojego partnera, nie ma znaczenia. To po prostu coś, co sprawia mi radość. Sprawiają, że się uśmiecham. Cudnie byłoby zobaczyć moje wiadomości na Tumblerze wypełnione seksownymi selfie. Ale jeśli nie, w porządku. To po prostu coś, co sprawia mi radość. Mamy dużo przeróżnych informacji na temat tego, jak Bright zachowywał się poza stroną fundacji. Mimo że część z nich to dowody anegdotyczne, opowieści bez pokrycia sprzed 10 lat, to część z nich pochodzi ze źródła, od samego Duckmana, i razem łączą się w jeszcze gorszy obraz, niż namalował nam na wiki. Jako administrator Bright nie miał najlepszej reputacji, a fakt ten pogłębiała jego tendencja do nadużywania władzy. Przykładowo, niesławnie już usuwając aplikacje od osób niebinarnych, albo doksując dziecko za trollowanie na wiki. Mając możliwość zobaczenia adresów IP osób odwiedzających SCP Wiki, Bright dosłownie dobrał się do adresu e-mail matki dzieciaka i napisał do niej, co dopiero ukróciło zapędy młodego trolla.
10 lat temu może i było to zabawne, ale patrząc na to z perspektywy czasu, mamy tutaj ponad 30-letniego faceta, który chełpi się w internecie tym, że zdoksował dzieciaka, który go wkurzał. Czy taka odpowiedzialność powinna spoczywać w rękach takiego człowieka? Był autorem, kiedy artykuły pisano jeszcze na 4chanie i pomógł utworzyć całą stronę. Nie mam screenów ani dowodów na to, co robił, ale według autora Escobara, Bright był znany z wysyłania niechcianych i chcianych nudesów wszystkim i wszędzie we wczesnych dniach istnienia Wiki. Miał też tendencję do podrywania młodszych dziewczyn, mimo że sam zbliżał się już do 40. Jego niepokojące upodobania seksualne zakrywało jego powierzchowne zachowanie i zasłanianie się dobrą wolą. Jak na ironię, na Tumblerze zobaczymy u niego posty ostrzegające młodsze dziewczyny przed starszymi facetami, blisko 40, chcącymi się z nimi umawiać, wskazując znaki ostrzegawcze w ich zachowaniach. Tak jak mówił mi Escobar, podczas jednego z najwcześniejszych konkursów pisarskich, Bright był zajęty przez parę godzin i nie mógł brać udziału jako organizator, tak jak było to zaplanowane. Zamiast powiedzieć dokładnie to w jego oficjalnym ogłoszeniu, jego wyjaśnieniem był długi elaborat na temat tego, że idzie na konwent BDSM ze swoimi dwoma paniami i będzie się bardzo dobrze bawił i że przeprasza za to, że musieli czekać. Tak samo tutaj widzimy edytowaną, zamkniętą stronę do składania aplikacji na SCP Wiki z powodu, że, cytuję, Bright idzie chlać i uczyć BDSM na Penguin Conie. Samemu widziałem i słyszałem, jak Bright zachowywał się nieodpowiednio w stosunku do ludzi około 14 lat, do momentu, w którym musiał zostać usunięty z Discorda. Słyszałem też wiele zeznań ofiar, którym albo nie wierzono, albo zbytnio się bały, by wypowiedzieć się na ten temat, przez traktowanie poprzednich ofiar. Od lat uważam, że Bright potrzebuje naprawdę poszukać pomocy w ogarnięciu swoich potrzeb seksualnych, bo wydaje się, że dominują jego życie do stopnia, w którym nie może tego kontrolować, nawet przy dzieciakach z liceum. Praktycznie każde słowo z jego ust jest nasączone seksem. Cytat Brighta. Aplikantka wpisała, że ma 14 lat i jest kobietą i zgubiła hasło i naprawdę walczyłem z chęcią, żeby w powodzie odrzucenia wpisać odrzucono z powodu niedostarczenia nagich zdjęć. Jezu. Mam dziwne poczucie humoru. Tak. Jeśli jeszcze nie było to oczywiste, Bright jest człowiekiem przeżartym seksem, a BDSM zdaje się być jego głównym hobby. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie musiał o tym wiedzieć cały świat i nie wykorzystywał autorytetu admina Wiki SCP do wyciągania od innych korzyści seksualnych, zasłaniając się, że to tylko żarty. Jak pewnie łatwo się domyślić, Duckman posiada konto na stronie pozwalającej poznawać się ludziom o podobnych zainteresowaniach do niego. Pozwolę sobie ocenzurować to zdjęcie, bo nie chcę, żeby YouTube się przyczepił, że pokazuje wam nagiego 40-latka. Ponownie, nie jest niczym złym poszukiwanie partnerów seksualnych w ten sposób. Bright ma żonę, która całkowicie to akceptuje i wspiera go. Wszystko zdaje się być dokonywane za zgodą obu stron, jednak długa lista fetyszy Brighta ponownie wprawia nas w lekki niepokój. Pomijając fetyszyzację osób LGBT, co w ciągu ostatniej dekady stało się jedną z bardziej widocznych rzeczy u Brighta, przykrywaną aktywizmem i mówieniem, że jeśli nie wspierasz LGBT, nie jesteś fanem SCP, to nie ja ustalam zasady? A nie, czekaj, to ja ustalam zasady. I ponownie, fajnie jest walczyć o inkluzywność społeczności, ale nie wygląda to dobrze, kiedy wiemy już, że dana osoba jest uzależnionym od seksu perwersem, który potencjalnie fetyszyzuje po prostu osoby LGBT. Znaczy, nie potencjalnie, to jest dosłownie wypisane w jego fetyszach. Deprawacja niewiniątek i dziewczyny, które lubią, gdy sprawia im ból duży, straszny mężczyzna. Nie muszę tutaj tłumaczyć, że to jest stąpanie po naprawdę grząskim gruncie, tak? I nie bierzcie proszę tego jako żadne konkretne oskarżenia, bo takie upodobania między zgadzającymi się osobami pełnoletnimi to coś, z czego nikt nie ma prawa ich rozliczać, ale nadaje to trochę wiarygodności opowieściom przedstawianym przez ofiary Brighta. Jeśli chcemy konkretnych, rzetelnych dowodów, to mamy trochę logów z czatów, na których przesiadywali członkowie Wiki w zamierzchłych czasach, na których Bright przyznaje się do wyciągania nudesów od ludzi i seksualizacji nieletnich, albo zeznania ludzi na Discordzie. W zeszłym miesiącu na Twitterze Daisy Bell opublikowała dokument z opisanymi screenami z rozmów z Brightem w trakcie ich relacji.
Relacja ta była, jak się już domyślacie, od początku nacechowana seksualnie. Jednak Daisy określa ją mianem groomingu, tak czy siak, ze względu na ogromną różnicę wieku między nią a Duckmanem. Twierdzi, że zarówno on, jak i jego żona ją groomowali, a ona, będąc w wieku 20 lat, sądziła, że takie zachowania są w porządku i że sama tego chce, bo podziwiała Brighta i był on dla niej postacią posiadającą duży autorytet. Autorytet, który został przez niego dosadnie wykorzystany. Wpisuje się to w schemat działania Petersa, który wchodził w relacje z osobami tuż po 18, a także w schemat listy dość specyficznych fetyszy, które wcześniej mieliśmy okazję przeczytać. Ich relacja trwała około roku, mimo że Daisy była ostrzegana przez znajomych, że nie jest to zdrowa znajomość, to zbywała ich, będąc zadłużona w swoim idolu, człowieku będącym autorem jej komfort postaci, a także przechodząc cięższy okres, przez co była o wiele bardziej wystawiona na potencjalne wykorzystanie przez drugą osobę. Duckman i Daisy wymieniali się prezentami, zlecali sobie rękodzieła i rysunki, nawet grali razem w Minecrafta z tego co czytamy. Im więcej jednak ze sobą rozmawiali, tym częściej Peters prosił ją o nagie zdjęcia. Do takiego stopnia, że pewnego razu niecałe 2 godziny po ataku paniki i myślach samobójczych Daisy odzywał się od razu z prośbą o nudesy. Fetyszyzował także jej przyjaciółkę, mimo że nie miała nic wspólnego z tematem rozmów i nie wyrażała na to zgody. Odpuszczę sobie czytanie na głos tych komentarzy. Wszystkie rozmowy oscylowały wokół seksu. Jest ci źle? Jest ci dobrze? Chcesz o czymś porozmawiać? Masz atak paniki? Peters miał jedną, jedyną odpowiedź na te wszystkie pytania. W jednym z akapitów Daisy wspomina, jak Mitch prosił ją o Bright Porno, korzystając z repliki amuletu SCP-963, aby cosplayować postać doktora Brighta. Mówi, że później została poinformowana przez jednego z użytkowników SCP-Wiki, że sam koncept SCP-963 powstał dlatego, że Peters miał fetysz do opętań i przenoszenia świadomości na inne ciała i że to kolejna z jego fantazji, w której Daisy uczestniczyła. Nie jest to obarczone żadnymi screenami, ale jeśli rzeczywiście okazałoby się, że artykuł, za który Bright jest najbardziej znany, coś co jest nieodłączne od jego postaci, powstało z chęci zaspokojenia seksualnych fantazji, to czuję coraz większe obrzydzenie do tej postaci i rozumiem chęć usunięcia jak największej ilości materiałów z nim związanych z Wiki. Jeśli nie z szacunku do ofiar, to choćby dlatego, że... żeby nie dawać mu chorej satysfakcji z tego, że jego dzieła są okraszone takim kultem wśród fanów SCP. To sprawia, że dylemat co do usunięcia listy Brighta jest jeszcze cięższy. Nigdy się mnie nie pozbędą całkowicie, bo stworzyłem Brighta, a on się nigdzie nie wybiera. Ale odszedłem. I wciąż się boję, że ci ludzie spróbują coś mi zrobić, bo myślą, że jestem zły. Bo jestem przyjazny i super seksualny. Daisy na szczęście korzysta z pomocy terapeuty i zakończyła relację z Petersem w zeszłym roku. To teraz tak na osłodę po tym ciężkim temacie, zanim dojdziemy do tego, co zrobili z postacią Brighta na Wiki ostatecznie, muszę wam przekazać, że w tygodniu, w którym wydarzyła się drama z listą Brighta, wydarzyła się też druga drama z Brightem, ale nie tym, o którym myślicie. Otóż na pewno po tym wszystkim naprawdę niczym trudnym jest dojść do wniosku, że postać doktora Brighta nie jest najlepszą rzeczą do propagowania. Okazuje się jednak, że na TikToku jest gość, który całą swoją karierę buduje na tym, że roleplayuje doktora Jacka Brighta. Okej, update, w ciągu tych paru dni jak robię ten film, gość zmienił swoją ksywkę i już się nie utożsamia z doktorem Brightem. Ciekawe czemu, znaczy dobry ruch, ale ajaj. Co jest zabawne w sumie, że gość, który udaje Brighta, ma większe powodzenie na TikToku niż sam Bright. I teraz uwaga, nie mam na to screenów, bo gość usunął konto na Twitterze, ale widziałem to na własne oczy i niektórzy ludzie to potwierdzają. TikTokowy Bright kupił jakiś czas temu Hogwarts Legacy, tą nową grę o Harrym Potterze, i stwierdził, że przezabawną rzeczą będzie sarkastyczna pyskówka na Twitterze w stronę osób bojkotujących tę grę, jakby nie zdawał sobie sprawy, że jedyne co osiągnie, to obrazi połowę społeczności SCP, bo społeczność SCP jest gejowa w chuj, no i zajebiście, ludzie mogą tu być sobą przynajmniej. I żeby nie było, ja nie mam nic do osób, które grają w Hogwarts Legacy, to nie jest temat zupełnie na ten film. Wydaje mi się, że w ogóle nie chcę go poruszać, ale po prostu nie lubię, jak ktoś jest chujem w internecie. Ale wracając. Gość się sprół w tweetach, ludzie powiedzieli mu wprost, że jest nieśmiesznym bezbekiem, on dostał załamania nerwowego na Twitterze i usunął konto. Jak dla mnie to jest totalne zwycięstwo, więc ja. Tak więc, co dalej z Brightem?
Zakładam, że kiedy ten film wyjdzie, będzie już grubo po podjęciu decyzji w sprawie listy Brighta. Natomiast poszczególni użytkownicy wzięli sprawę w swoje ręce i na własny rachunek zaczęli edytować wiki już teraz. DJ Cactus, jeden z najpopularniejszych autorów, w wyczerpującym poście na Reddicie sprzed 2 tygodni tłumaczy, że nigdy w sumie Brighta nie lubił, ale mimo to chciał jakoś odratować obraz jego postaci. Teraz uważa, że był w błędzie i wszystkie swoje artykuły edytował tak, że imię i nazwisko Jack Bright w nich po prostu nie pada. Brighta zastąpił postacią zwaną Elias Shaw. Jest to dokładnie ta sama postać, ale nie nosi nazwiska splamionego ponad dekadą toksyczności na wiki SCP. Do tego ruchu przyłączył się m.in. dr Simerian, który w swoich pracach również wprowadził postać doktora Shaw'a, niezwiązanego nijak z listą Brighta i z jego obrzydliwymi zachowaniami wewnątrz i poza wiki. Osobiście uważam, że to w miarę w porządku ruch. To są historie należące do ich autorów i mają oni prawo je edytować, a to jest sprawa na tyle ważna, że pewien stopień cenzury robi więcej dobrego niż złego. Jakkolwiek jestem przeciwny cenzurowaniu historii i lubię wierzyć w koncept oddzielania autora od jego dzieła, to w pewnych przypadkach lepiej jest edukować i ograniczać szkodliwy wpływ niektórych zachowań tak, żeby przede wszystkim młodzi fani nie kultywowali zachowań przypisywanych temu człowiekowi. Dlatego sądzę, że Elias Shaw jest zdecydowanie odpowiednim rozwiązaniem w tej sytuacji. Inną kwestią jest fakt tego, że taka sytuacja powinna zostać zabita u zalążka na samym początku. Administrator szanującej się strony pisarskiej powinien być świadomy, jak ważne jest oddzielanie życia prywatnego, intymnego od życia publicznego i roli, jaką sprawuje na danej stronie. U początków fundacji to był trochę dziki zachód i przede wszystkim po dziś dzień to jest wolontariat, a nie praca, więc ciężko oczekiwać od moderacji pełnej profesjonalności i obiektywności, szczególnie te 15 lat temu. Takie sytuacje powinny być niedopuszczalne, a jednak raz na jakiś czas się pojawiają. Plus jest taki, że gdy coraz częściej, jak tylko pojawi się przypuszczenie tak obrzydliwych zachowań, to dana osoba od razu wylatuje na zbity pysk. Tak jak choćby w ostatnich czasach oprócz Brighta pani Jackrabbit, o której też mógłbym zrobić osobny materiał, jeśli będę chciał kiedyś wracać do dram na SCP Wiki. A pewnie nie będę chciał, bo nie przepadam za tym. Ja nie siedzę za bardzo w aktualnych i wcześniejszych dramach na wyższych szczeblach wiki i wolę raczej patrzeć na pozytywy i sztukę, która jest celem całej tej witryny. No ale wszystko dobre, co dobrze się kończy. SCP Wiki na szczęście posiada ogrom innych utalentowanych autorów, którzy są nawet i lepsi od Brighta, więc na nich się skupiajmy i to o nich mówmy. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu i spodobał ci się ten materiał, to zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza, co sądzisz o całej tej sprawie. A jeśli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję, bo ja wiem, że przecież tutaj wrócisz. A jeśli naprawdę chcesz mnie wesprzeć, to kliknij niebieski przycisk wspierania tuż obok subskrypcji. To też naprawdę dużo daje, a dzięki temu dostaniesz parę małych bonusów ode mnie, m.in. filmy 24 godziny wcześniej niż cała reszta. Tak więc, to była prawdziwa twarz doktora Brighta. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.